Was wszystkich na kanale Tarot z Planem Duszy w czytaniach na wrzesień. Na początek kilka słów na temat tego, co się dzieje. A mianowicie dzieje się tak, że będę jechała na urlop i to już niebawem, 29 sierpnia. I dopiero wracam, będę w Polsce na urlopie i dopiero wracam około 15 września. No i wówczas jest kurs Planu Duszy online. Dlatego jeśli macie jakieś tutaj chęci, żeby napisać do mnie, to proszę piszcie po urlopie, po 15 września, jeśli chodzi o czytania, indywidualne sesje z tarotem i wszelkiego innego rodzaju rzeczy. Książka, bardzo dziękuję, sprzedaje się, w sensie przedsprzedaży. Niebawem będę wiedziała już dokładnie, kiedy będę mogła wysyłać te egzemplarze dla wszystkich tych, którzy książkę zamówili. Bardzo proszę o cierpliwość. Na pewno będą te książki we wrześniu wysłane. Także to tyle. I jeszcze na temat losowania, które mamy dwie talie tarota, które nadal są aktualne, dostępne na losowanie. Jeśli jesteście zainteresowani taliami, to bardzo proszę, weźcie udział, subskrybujcie. Jeśli osiągniemy we wrześniu 15 tysięcy, to losowanie będzie we wrześniu. Jeśli nie, to poczekamy, aż osiągniemy tą liczbę i wtedy będzie losowanie. Być może jeszcze jakaś inna niespodzianka, ale to przemyślę później, już po moim urlopie. Jeszcze chciałam przypomnieć o tym, że kurs odczytu planu duszy będzie się odbywał online na platformie Zoom. Wszystkiego można się dowiedzieć na stronie internetowej www.planduszy.pl. Tam możecie też opłacić kurs, tam są informacje, co się będzie działo na kursie. I zapraszam wszystkich zainteresowanych. Stronę internetową pokazuję na ekranie wraz z adresem mailowym, żebyście wiedzieli, gdzie pisać. Jeszcze tylko przypomnę, że właśnie to będzie tak, że wszystko dostaniecie po 15 września, tak? Wszyscy ci, którzy zapisują się na kurs, dostaną wszystkie materiały i zaproszenie na Zoom około 15 września. Właściwie to tyle. Jeszcze raz dziękuję Wam za komentarze, za to, że piszecie do mnie i jesteście zainteresowani czytaniami i pytacie o różne rzeczy. I to jest bardzo budujące i zawsze mi pomaga w mojej pracy, także to jest naprawdę świetna sprawa. Życzę wszystkim bardzo udanego września i zaczynamy czytania. Witam wszystkie wodniki w czytaniu na wrzesień 2021. Zobaczymy główną energię, co się tutaj u Was pojawi, na co zwrócić uwagę, jak to będzie współgrało z innymi kartami. Ok? Dwa kielichy. Bardzo fajna karta, mówiąca o odnalezieniu kogoś, z kim będzie Wam bardzo przyjemnie, będziecie chcieli spędzać czas, wejść może w jakąś relację bliską bardzo. Dla niektórych to będzie poznanie kogoś, kto jest Wam przeznaczony, albo to jest relacja, która pozwoli Wam być w harmonii. Tutaj też mamy literę hebrajską bet, która w tłumaczeniu oznacza dom. To jest taki jakby powrót do domu, taka mądrość, takie zobaczenie, że możecie tutaj zbudować wspaniały związek. Tutaj też mamy Wenus w raku, czyli jest to karta mówiąca o miłości, o obfitości, o uczuciach, o intuicji, tak, która Was prowadzi. Zobaczymy, jak to dalej się pokaże i co z tego wyniknie. Ok. Co tutaj więcej nam karty powiedzą? Jeszcze będzie 8 kart, które powiedzą nam to o tym, co odchodzi, co przychodzi i jak tutaj poszczególne żywioły się też objawią. Jaka z tego historia może się pojawić. Na co w szczególności zwrócić uwagę. Może czego nie robić, co robić. Ok. Czyli 8 kart dla wodników. Co
tutaj, co odchodzi, co przychodzi. Tutaj mamy buławy, czyli mogą to być no właśnie, tak chciałam tutaj dobrze położyć kartę i musiałam aż zerknąć na nią. Czyli te buławy mówią o kreatywności. Dalej mamy powietrze, to myśli albo praca. Tutaj woda, tutaj mamy monety dla tych, którzy jeszcze nigdy nie oglądali moich czytań. Tutaj mamy nadzieje, obawy i wynik. Bo się tutaj rozproszyły moje myśli. Ok. W otoczeniu mamy kartę siedmiu buław. Siedem buław to jest karta mówiąca o tym, kim ja jestem, jakie mam prawa. Jeśli chcecie medytować, to nikt nie jest w stanie wam przeszkodzić w tym, tak? To jest takie bycie też w swojej energii, czasami w swoich przekonaniach, które nie do końca może odpowiadają wszystkim tym, którzy są dookoła. To nieraz też jest tak, że to jest obrona swojego zwycięstwa, tak? Czyli bycia tym, kim jestem. I robienia tego, co chcę robić, tak? Niekoniecznie chodzenie za tłumem. Niektórzy na przykład nie medytują, a ja medytuję, więc tutaj może być brak zgodności. I wtedy, tak jak dzieci nieraz w przedszkolu, wyśmiewają się z tych, którzy robią coś innego niż inni, tak? W grupie. Więc tutaj obrona swojego terytorium czasami, obrona swojego szczęścia czy swojej wolności może wchodzić w grę. Ale to w atmosferze, ale mam też wrażenie, że kiedy patrzymy na tą dwójkę, to ta dwójka to jest harmonia, to jest bycie może też w takim bąblu szczęścia i miłości. Natomiast ta siódemka to jest takie bycie właśnie w innym świecie i teraz ten świat próbuje się do was dopchać, żeby może albo przeszkodzić, albo uszczknąć trochę z tego szczęścia i miłości, które tutaj gdzieś właśnie się czuje w tej karcie dwóch kielichów. To też mogą być decyzje, które są do podjęcia, tak? Bo dwójki zawsze mówią o decyzjach. Tutaj mamy następną kartę, która mówi o tym, co odchodzi do przeszłości. Bycie singlem, tak? Dla niektórych bycie singlem odchodzi do przeszłości. Tutaj ktoś mocno jest sam, ale sobie pracował i wypracował sobie różne rzeczy, czuje się taki właśnie, ta osoba czuje się we właściwym miejscu, we właściwym czasie, taka bogata, zarówno w to, co ma, czy ma dużo, czy ma mało, to jest bez znaczenia. Czuje się usatysfakcjonowana swoim życiem, tak? I tutaj właściwie wszystko jest takie, jak ma być. Jest uśmiech na twarzy, jest piękno, są rzeczy, które mogą ubogacać życie tej osoby. Natomiast co tutaj przychodzi? Przychodzi kolejna siódemka. Jest to siódemka kielichów, która mówi o wyborach. W ogóle siódemki na drzewie życia znajdują się w Necach i ten sefirot nazywa się zwycięstwo. To jest właśnie wybranie właściwego kielicha, mam wrażenie. To jest wybranie tej miłości, czy tego połączenia, które jest dla was najlepsze i najwłaściwsze. Tu ktoś stoi i zastanawia się. To jest taki wzrost i zwycięstwo. Dojście do wyborów, które są wam potrzebne i bazują na waszym uziemnieniu, bo dziewiątka tutaj z tą siódemką pokazują, że jest to ktoś, kto wybiera partnerstwo, ktoś, kto wybiera czy podejmuje właściwe decyzje na temat czy miłości, czy pracy, czy innych rzeczy. Zobaczymy, co dalej się pokaże, bo na razie jest to jakaś tutaj tajemnica. Ale miłość jest. To jest jakieś zamiłowanie też do robienia tego, co robicie. Bo tutaj mamy w tym miejscu albo karierę, albo kreatywność. To jest też ogień twórczy taki w nas, bo mamy tutaj w tej pozycji właśnie taką ogniową, ognistą iskrę twórczą. I ten paź kielichów, on oczywiście bardzo chętnie idzie za głosem serca. Tak samo wy możecie pójść za głosem serca. To jest też takie umiłowanie życia,
To są takie świeże uczucia, świeży związek, nowy związek, który się manifestuje, ponieważ paziowie, oni wszyscy są tutaj na drzewie życia w Malkut, tak jak dziesiątki, i to jest manifestacja tego, co jest niewidoczne. Czyli może dla niektórych to być związek, na który długo czekaliście czy czekacie. W tym wrześniu jest tu szansa na to, że się coś pojawi. Jest tu też uspokojenie. Mamy szóstkę mieczy. Mamy uspokojenie w umyśle, mamy równowagę, która wypływa z naszego wnętrza. To mogą też być podróże służbowe albo inne, bo mamy tutaj pozycję mieczy, ale to może być też komunikacja. Ja często mówię, że tu może być też praca. Mam wrażenie, że to jest takie bycie w bardzo dobrym miejscu. To jest wyjście ze wszystkich konfliktów, to jest przepłynięcie na spokojne wody, to jest udanie się w taką podróż, którą chcecie pojechać czy popłynąć. Może to być wyjazd za granicę na przykład. Tak to też może wyglądać. Tu może też się pojawić taka historia, że ktoś został w Polsce, ktoś jest za granicą, pracuje i wychodzi na to, że teraz jest dobry czas, pandemia właściwie tak trochę przycichła, że można dołączyć do ukochanego. Taki scenariusz też tutaj można zobaczyć. No ale zobaczmy, co dalej. Pojawił się król mieczy w związkach. Czyli to może być jakiś doradca, to może być wasz partner, osoby spod znaku powietrza, czyli waga, to może być też właśnie wodnik lub bliźnięta, tak? Więc mamy tutaj taką osobę, która dokładnie wie, co powiedzieć, kiedy powiedzieć, jak się wysławiać, jak mówić i wytłumaczyć. To jest ktoś, kto ma dużo mądrości w sobie. Ktoś, kto posługuje się umysłem i wie i rozumie, w jaki sposób zadbać o to, żeby tutaj w tym umyśle nie zagościły jakieś właśnie czarne myśli. Mamy tą sowę, która jest symbolem mądrości. Kogoś, kto siedzi bardzo wysoko. Mam wrażenie, że to może być ktoś na stanowisku. Jeśli patrzylibyśmy na relacje w pracy, to może być wasz szef, to może być wyjazd służbowy. To może być ktoś, kto jest z wami w spółce i ta spółka będzie bardzo fajnie prosperować. A jakie tu będą dochody? No właśnie. Kolejny raz mamy dwójkę kielichów. Może tutaj być taka harmonia też. I wielka, wspaniała współpraca, która może wam przynieść sporo satysfakcji. Niekoniecznie mogę tu powiedzieć, że tu będzie dużo pieniędzy, natomiast mogę powiedzieć, że będzie dużo satysfakcji i zrozumienia, wzajemnej integracji. Dlatego, że znowu ta dwójka się pojawiła. Bardzo dobrze, tak? Są kielichy. Kielichy mówią o intuicji, mówią o miłości. No, ale też mówią o tym, że tutaj jest jakiś wybór, tak? Bo te dwójki mówią o wyborze. Więc możecie wybierać i te wasze wybory będą trafne, będą pokazywały wam dokładnie to, czego chcecie. W sensie takim, że będziecie czuli, że ten wybór jest właściwy, bo tutaj mamy tego pazia po przekątnej. To jest miłość, która łączy. To jest praca, która łączy, to jest współpraca, to jest bycie we dwoje, to jest tworzenie zespołu, to jest tak jak małżeństwo, tak? Kiedy tworzymy i to ten związek jest udany i oparty o miłość, to tworzymy cudowny dom, w którym wszyscy czują się świetnie, tak? To jest też taka mądrość i jasność bycia prowadzonym i poprzez doświadczenia, które są zebrane z biegiem czasu, tak? Ponieważ ten król, on najmłodszy nie jest. Chociaż wygląda, no, takie ciacho trochę, prawda? Ale jest posiwiały, co może właśnie być symbolem takiej mądrości człowieka, który przeżył różne sytuacje w życiu i wie, w jaki sposób tworzyć relacje, które są harmonijne. Tak powiem właśnie. I teraz zobaczmy, co tutaj mamy w nadziejach i obawach. No tutaj też mamy dwójkę, tylko że to jest dwójka monet, która mówi o takiej potrzebie wybierania właśnie czegoś, co jest lepsze albo co ma większy priorytet. Tutaj potrzebujemy
iść za głosem intuicji, żeby ten wybór był dokonany. I to jest nadzieja na to, że te wybory właśnie, których dokonujecie, żeby się nie powtarzać, są właściwe. To jest też takie osadzenie w materii w tych wyborach. To jest uspokojenie, to jest taka kotwica też dla związku, dla budowania związku i współpracy. Nadzieja na to, że tutaj to się wszystko pięknie poukłada i będzie harmonijnie tak jakby współpracować, czy będzie takie istotne. Wynikiem tutaj jest 10 mieczy. Karta, która mówi o tym, że zakończa się etap w waszym życiu, w którym było wam trudno. Nie do końca tutaj było widać nowe perspektywy. Ale w dziesiątce to jest tak, że tutaj coś odchodzi. Stary sposób myślenia umiera. Gdzieś coś musi odejść, musi się zakończyć, żeby nowy pomysł, nowa miłość czy nowy związek, który jest bardzo inny od wszystkich poprzednich, miał szansę zaistnieć. Jeszcze dociągnę na tą kartę jedną i zobaczymy, co się będzie działo. Zobaczmy, co tutaj możemy jeszcze, czego możemy się jeszcze dowiedzieć na temat tej siódemki kielichów i tej dziesiątki. Tak pomyślałam. Zresztą tego króla też bym obejrzała i dwójkę monet. Ok, po kolei zatem. Najpierw zobaczymy siódemkę kielichów. Co tutaj może nam jeszcze wyjaśnić tarot? Dlaczego ta karta się tutaj pojawiła? Bo chodzi o współpracę. O to, żeby tutaj być w zespole, pokazać mistrzostwo. To jest praca na najwyższym poziomie. To jest takie tworzenie czegoś, co ma kolosalną wartość. Ja myślę, że związki takie właśnie oparte o miłość, która jest taka harmonijna, gdzie splecione dwie ręce zawsze są razem. Nie w sensie oczywiście cały czas, że idziemy za ręce i cały czas się trzymamy za ręce, ale że rozumiemy, że jeden drugiego świetnie rozumie, jest lustrem i podejmujemy właściwe decyzje, więc myślę, że tutaj chodzi bardzo mocno o to, żeby wybrać właśnie współpracę, że ten jeden z tych kielichów jest mistrzowski, zawiera właśnie ten wybór, ten najwłaściwszy, z tej głównej energii, wybieranie tego kielicha, i to jest potwierdzenie, że tu będzie wzrastanie, tu będzie tworzenie, to będzie idealny związek dla niektórych z was, albo już jest. I ja nie mówię tutaj o związku takim, który jest małżeństwem, bo tutaj rozumiemy związki szeroko pojęte. To mogą być też relacje w pracy, relacje z przyjaciółmi, tak? Tutaj wchodzicie w jakąś relację, która powiedziałabym, że jest istotna, ogromnie istotna. Ok, teraz dlaczego króla mieczy tutaj mamy? Dlatego, że jest tutaj czytanie o związkach, tak? I te związki mają duże znaczenie. I chodzi o to, żeby tutaj było dużo mądrości, ponieważ to, że jest to król, mądry król, omówiłam już o tej sowie, tak? Która jest symbolem mądrości, o tym, że on tutaj poprzez te doświadczenia wie, jak tworzyć wspaniałą, szczęśliwą rodzinę i taką atmosferę spełnienia szczęścia. Myślę, że to jest też tutaj bardzo ważne. Dlaczego teraz ta dziesiątka tutaj? Jeszcze wspominałam dwie monety, bo czymś tutaj też żonglujecie. Może to jest obawa, że trzeba będzie tutaj coś porzucić, albo trzeba będzie tutaj się zmęczyć, albo wybrać jedno. A chcielibyście może zatrzymać obie opcje? To może najpierw tą dwójkę, już tak gadam o tym. Ok. Pięć kielichów. No, pięć kielichów to jest karta smutku, która jednocześnie pokazuje smutek i skupienie na tym, co już było,
i co się rozlało. Natomiast tutaj nie widzimy, że jest tu jakiś skarb. W tym wyborze, którego chcecie dokonać, tym priorytetem powinna tutaj być rodzina, powinno być to, co jest w zasięgu waszej ręki. Tylko trzeba zostawić tą przeszłość, która już minęła i nie wchodzić w takie energie smutku. Tutaj warto pójść w uczucia, warto pójść we współpracę, która się nam tutaj pojawia i wykorzystać tą szansę, która jest przed wami. A dlaczego teraz ta dziesiątka mieczy się pojawiła? Zobaczmy. Dziesiątka mieczy się pojawiła, ponieważ tutaj jest jakieś zamknięcie na nowe. Może się boicie, bo czasem właśnie nie wierzymy, że jest możliwe to, co jest możliwe, czyli znalezienie swojej bratniej duszy, czy wejście w taką spółkę, która będzie nas wzbogacać, że tutaj będą za tym szły też pieniądze i to takie namacalne. Tutaj jakby ktoś nie wierzył w to, tak, że idzie nowe, że się skończył czas, kiedy trzeba było może uważać też na to, na co wydajemy te pieniądze. No i teraz przychodzi co do czego i zaczyna się nowy, kolejny etap w waszym życiu, który właśnie zamanifestuje się jakimś nowym, namacalnym dowodem na to. Tylko tak, trzeba być uważnym, żeby nie przegapić tutaj tego wszystkiego, żeby zwracać uwagę na to, z kim jestem, kto do mnie przychodzi, jakie są oferty, jak ja odpowiadam na te oferty. Czy jestem już w takim miejscu właśnie, że jestem gotowy czy gotowa na to, żeby właśnie wejść w taką harmonijną relację. Tak jak powiedziałam, nie tylko tą najbardziej osobistą. Dla niektórych to będzie ta intymna właśnie, ten jeden, jedyny, który jest wybrany. Ale dla innych to będzie taka harmonia, która może też jest w was i jeśli w was jest ta harmonia i taka zgoda na to, kim jestem i na to, kto do mnie przychodzi, czyli nie odrzucanie ofert. Ponieważ czasami przychodzą do nas ludzie i my na pierwszy rzut oka decydujemy już, że to nie jest ta osoba, zupełnie nie znając tej osoby, nie znając jaką ma jakość w sobie. Więc tutaj warto nie czynić pochopnie żadnych takich, nie podejmować żadnych takich decyzji, które są pochopne, tak? Na temat tego, czy wchodzę w relację, czy w spółkę z kimś, nie podejmować tych decyzji pochopnie, już się powtarzam. Okej. W tle jeszcze się pokazała karta kochanków, co też jest bardzo ciekawe, tak? Więc decyzje, ludzie, miłość. Jakiś taki bardzo ważny wrzesień dla was, mam wrażenie, się tutaj pojawia. Chociaż nie mamy tutaj arkan wielkich, jedynie pod spodem pojawiła się ta karta kochanków, więc może to być właśnie takie przyjrzenie się temu, w jakich jestem relacjach i jaka jest też relacja moja ze mną, czy ja darzę siebie miłością, bo z tego punktu trzeba wyjść. I tutaj tym punktem jest dziewiątka monet i ona właśnie pokazuje od razu na początek, że jestem w tym miejscu, jestem szczęśliwy czy szczęśliwa z tym, co mam i to daje mi ogromną satysfakcję i to powoduje, że przychodzą do mnie ludzie, którzy są ze mną w harmonii, czyli tacy właśnie, którzy też godzą się na to, co jest, w sensie takim, że są wdzięczni za wszystko, co przychodzi, czy jest to duże, czy jest to małe, czy jest to nieoceniane w ten sposób przez nich, tylko akceptowane. Tu chodzi o akceptację, wdzięczność i tu wtedy zaczyna działać prawo przyciągania. Okej, ale się rozgadałam. To teraz jeszcze karta wyroczni na zakończenie i zobaczymy, jak tutaj podsumuje nam ta talia. Poczytanie. I czy jeszcze coś doda? Hmm.
No, mamy kartę, która ma numer 33. Bardzo ciekawy, bo 3 i 3 to jest 6. Przed chwileczką mówiłam o tych kochankach, o tej równowadze, o akceptowaniu drugiego człowieka, o poznawaniu tego człowieka, o nieskreślaniu. To jest, tutaj mamy taką osobę, która tak jakby plecie kwiaty, zaplata. To jest ktoś, kto jest szczęśliwy. Szczęśliwy w swoim ogrodzie. Powiedziałabym, że można nawiązać tutaj też do tej dziewiątki monet. Ktoś, kto akceptuje sytuację taką, jaka jest. Kto czuje się świetnie w swoim właśnie wypracowanym miejscu w ogrodzie. Zobaczę jeszcze, co nam autorka doda na temat tej karty kwiatów. To jest integracja, to jest właśnie to, czyli związki. Widzimy tutaj kobietę, która delikatnie zbiera te płatki kwiatowe i robi właśnie tak jakby zamienia je w takie piękne kwiaty. To jest tak jakby też zaplatała jakiś wianek, dla mnie przynajmniej to tak wygląda. I ona je właśnie łączy razem. I tu chodzi o łączenie. W tym miesiącu, we wrześniu, bardzo chodzi u Was o harmonię, relacje, łączenie się w pary i nie tylko w zespoły, które współpracują, które oparte są na zaufaniu. Tutaj stary sposób myślenia odchodzi. Tutaj trzeba pozbyć się ograniczeń, czy wyjść ze sfery komfortu i przyglądać się ludziom, starać się zaufać też. I też tutaj autorka pisze o tym, że to jest tak, że tworzy się tutaj zupełnie coś nowego. Właśnie taka girlanda, taka nowa przestrzeń, pełna kwiatów, pełna miłości, pełna zaufania. Także myślę, że macie tutaj ogromną szansę na to, żeby wprowadzić w waszych związkach, relacjach szeroko pojętych dużo harmonii w sobie też. I tego wam życzę, żeby ten wrzesień był pełen harmonii, miłości i spełnienia. Pozdrawiam was. Do następnego razu.